Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję komputera Asus Republic of Gamers GR8, czyli takiego cacka zamkniętego w niewielkiej obudowie, w którym drzemie całkiem spora moc obliczeniowa. Jeśli chcecie sprawdzić cenę takiego urządzenia, to zajrzyjcie do opisu filmu. Natomiast co do samego komputera, w tym teście zobaczycie dokładnie jego funkcje, specyfikacje. Będą także testy w grach i 3D Marku. Zobaczycie, jak ten komputer sobie po prostu poradził w praktyce. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do dalszego oglądania. Ok, moi drodzy, za chwilkę przejdziemy do szczegółów, natomiast przyjrzyjmy się na początek zasilaczowi tego komputera. Ponieważ zasilacz moim zdaniem dużo nam już mówi o mocy samej maszyny. Jak widzicie, jest to zasilacz o mocy około 120 W. Oczywiście zasilacz uniwersalny, mamy taką końcówkę europejską, możemy go też podłączyć w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, nie ma z tym problemu. Natomiast 120 W już nam mówi dużo, ponieważ jak wiecie, w komputerze stacjonarnym procesory typu i5, i7 to pobór mocy jakieś 80 parę watt. Karta graficzna 100-120, zależy jaką kto ma. Jeśli włożymy dwie karty graficzne, już nam się robi z tego dobre ponad 300 watt. Więc 2-3 razy więcej mocy jest w stanie z siebie wykrzesać komputer stacjonarny, gdzie mamy na oku zasilacz przynajmniej 500 watowy. A tutaj 120 W to jest taka moc, jak powiedzmy w mocnym laptopie czy konsoli do gier. Dlatego moc wejściowa nam tutaj też ogranicza jakby wydajność tych podzespołów. Ok, moi drodzy, widzimy już sam komputer, za chwilę zobaczycie wszystkie wejścia, wyjścia. Natomiast co warto wiedzieć, mamy tutaj Windows 8.1, procesor Intel Core i7, jest to dokładnie model i7-4510U. Za grafikę odpowiadają dwie karty graficzne. Jest to Nvidia GeForce GTX 750 Ti z 2 GB pamięci oraz integrowana grafika Intel HD 4400. Komputer ma 8 GB pamięci RAM, są to DDR-y trójki o taktowaniu 1600 MHz. I w tym modelu mamy niestety dysk mechaniczny o pojemności 1 TB. Taki dość standardowy, twardziel 2,5-calowy. Żałuję, że nie było tutaj dysku SSD, ponieważ pomimo dużo mniejszej wielkości, to sprawdza się dużo, dużo lepiej. Oczywiście mamy też kartę sieciową, to zobaczycie za chwilkę, że jest port Ethernet. No i mamy bardzo fajny układ dźwiękowy, który naprawdę daje radę. Mamy też wzmacniacz słuchawkowy. Jeśli chodzi o dźwięk, jest to układ Republic of Gamers Supreme FX Audio. Zapewnia on m.in. dźwięk w standardzie 5.1, także mamy kodek DTS. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wstępne informacje. Komputer waży nieco ponad 1,2 kg. Jak widzicie, jest malutki, jak taka troszeczkę większa książka. Mamy słynne logo Republic of Gamers. Obudowa jest w całości z plastiku praktycznie. Elementy wyglądają jak metal, co prawda. Od góry mamy chłodzenie. Od spodu również. I moi drodzy, komputer możemy albo postawić w ten sposób, albo możemy go sobie położyć. Na tej stronie widzicie takie gumki zapobiegające ślizganiu się i też jednocześnie będące podparciem, żeby ta obudowa nam się na przykład nie porysała od mebla. Jeśli chodzi o front tego komputera, jak widzicie, mamy włącznik, którego też naduszenie na przykład usypia nam komputer. Mamy tryb Miracast, następnie wejście słuchawkowe ze wzmacniaczem, wejście na mikrofon, no jak widzicie też dwa porty USB na przednim panelu przydatne, ponieważ możemy podłączyć jakiś pendrive czy podładować sobie telefon, tak więc jak najbardziej fajnie, że te porty z przodu są. Z tyłu mamy troszeczkę bardziej na bogato, dwa wejścia głośnikowe, słuchawkowe, mamy także port mikrofonowy, port optyczny, złącza do grafiki, do wyświetlania obrazu, port HDMI, dzięki któremu na przykład podłączymy do telewizora bez problemu, DisplayPort, port Ethernet do internetu oraz cztery porty USB 2.0 i także wejście na zasilacz. I tutaj z tyłu, moi drodzy, jest jeszcze coś takiego jak unlock. Jeśli to sobie przełączymy, możemy zdjąć sobie jeden z paneli, natomiast komputer jest bardzo tak ściśle zaprojektowany, że tutaj praktycznie nic nie widać. Pod spodem jest zapewne płyta główna, procesor i układ graficzny.
Więc to tylko jako taka ciekawostka. Ale pokażę Wam, moi drodzy, co jeszcze dostajemy w zestawie już za tą kasę. Klawiaturkę mechaniczną, dość taką prostą, ponieważ bez klawiatury numerycznej. Nawet nie sprawdzałem, jakie to są przełączniki. Po odczuciu prawdopodobnie albo brownie, albo blacki, czy też są to Cherry MX, nie wiem. Natomiast nie jest to klawiatura, którą można kupić osobno, po prostu jest dodawana razem z tym komputerem. Tak więc nie jest to jakiś konkretny model. Nie jest też ona podświetlana, tak więc taka konstrukcja bardzo, bardzo podstawowa. Kolejna składowa komputera to już myszka, którą normalnie możemy kupić. Jest to myszka Gladius, też serii Republic of Gamers. Myszka bardzo fajna, szczerze powiedziawszy. Nie miałem niestety czasu, żeby nagrać jej taką całą recenzję, natomiast myślę, że będzie na to jeszcze kiedyś czas i okazja. Po prostu ją osobno sobie wezmę do testów, porządnie ją przetestujemy. Natomiast myszka fajna, wygodna. Przypomina mi troszeczkę myszkę Razera, czyli Dead Addera wyglądem. Jest równie wygodna i mamy tutaj sensor optyczny. Generalnie myszka bardzo, bardzo fajna. Tak więc taki zestawik na początek dostajemy z tym komputerem. Jedyne, czego nie dostajemy, to wyświetlacz, czyli monitor. No i tak, moi drodzy, prezentuje się kompletny zestaw, czyli komputer, klawiatura, myszka. Teraz zobaczycie sobie poszczególne testy, a potem będzie podsumowanie. Zapraszam do dalszego oglądania. Ok, więc jak widzicie, ten komputer raczy nas systemem Windows w wersji 8.1. Mamy też na szczęście normalny pulpit, więc możemy korzystać z niego jak chociażby z siódemki. Widzieliście test w Dying Light'cie, dzisiaj zmierzymy sobie temperatury, zrobimy też testy w kilku grach, zmierzymy wydajność. Tak więc zaczynamy. Ok, rozpoczniemy sobie od Battlefielda 4, już się uruchamia. Niestety trwa to strasznie długo poprzez dysk mechaniczny. Gdyby był tutaj SSD, byłoby to max 30 sekund. Dobrze, pora zmienić rozdzielczość. Zaraz do Was wracam. No dobrze, mamy rozdzielczość Full HD i średnie ustawienia na razie. Jakiś niemiecki serwer, ale to w sumie bez znaczenia. Mamy około 50 klatek, więc nie jest tragicznie. Z tym, że na razie na tej mapie niewiele się dzieje. O dobra, mamy jakiś helikopter. Może się uda go użyć. No i się nie udało. A nie, jesteśmy. Dobra. No to sobie troszeczkę polatamy. Będzie dynamiczniej. No i zobaczcie. 70 klatek momentami. 40 parę było teraz. Dobra, strzelają do nas. Powiem Wam, że w Battlefielda zupełnie wyszedłem z sprawy. Bardzo dawno nie grałem. Tak więc tylko sobie testujemy. Okej. Okay. Ja się wypisuję. Okej, okay, jest spadochron. Okej, okay, do nas naparza i po nas. Dobra, skorzystamy z okazji, przestawimy ustawienia na wysokie. Ok, grafika wysoka. Zapisujemy. No i troszeczkę nam już chyba spadły te klatki. Zaraz się okaże. Dobra, do akcji. Popatrzcie, spadły, ale dosłownie o kilka klatek, więc ciągle jest przyzwoicie. Dobra. I dawaj przed siebie. Ok, szalony rajd mamy za sobą i teraz szybko ustawienia na ultra. Dobra, mamy ultra, ale już widzicie, że dużo lepiej to wygląda niż w Dying Light, ponieważ tam ta gra
po prostu strasznie chodziła. Dobra, mamy ultra, no i nadal 40 parę klatek, tak średnio. No, spada do 30 paru, natomiast wszystko wygląda całkiem fajnie, naprawdę. No dobra. Siądziemy sobie. No i dobra. I po wszystkim. I okej, moi drodzy, myślę, że test Battlefielda 4 komputer przeszedł całkiem dobrze. W Battlefielda możemy pograć sobie na maksymalnych ustawieniach przy około 40 klatkach na sekundę. Tak więc jest nieźle. Jeśli będziemy na mapie bardziej zaludnione, gdzie się więcej dzieje, spadnie to zapewne do 10 klatek maksymalnie. Mimo wszystko jest dobrze. Przechodzimy do kolejnej gry. I teraz czas na kolejną wymagającą grę, czyli Crysisa 3. No, od średnich ustawień. Czyli tekstury na średnie i sprzęt też na średnie. Zobaczymy, jak to nam będzie tutaj chodziło. Ok, mamy sam początek gry. Widzicie, na średnich już mamy 34 klatki, więc Crysis możemy już uznać za grę bardziej wymagającą, niestety. Akurat w sumie fajna ta pierwsza misja, bo mamy dużo zjawisk pogodowych i sporo tu się dzieje, więc myślę, że jako benchmark się nada. Więc widzicie, gra się przycina niestety już na średnich, więc nie jest dobrze. Nieważne. 16 klatek nawet było przez chwilę, więc naprawdę słabiutko. No nic, spróbujemy sobie grę przestawić teraz na wyższe ustawienia. I znów zaczynamy grę od początku, ustawienia wysokie tym razem i tekstury i sprzęt. No i widzicie, już mamy 20 klatek nie ruszając się z miejsca. I widać lekkie przycinki animacji w grze. Tak więc spróbujemy się trochę poruszać, no i niestety, ale nie wygląda to dobrze. Zobaczcie, 20 parę klatek, no to jest niestety za mało. I widzicie, w pomieszczeniach jest troszeczkę lepiej, natomiast na zewnątrz, no to była tragedia, ale dobrze. W takim razie włączymy sobie jeszcze te ustawienia bardzo wysokie. Przykładowo sprawdzam jeszcze pobór, w tej chwili jest to około 80 W, tak więc do 120 jeszcze troszkę brakuje. I mamy te ustawienia bardzo wysokie, widzicie, że nawet w pomieszczeniach gra słabo chodzi. 20 klatek średnio, 15 czasami. No i bardzo mocno się wiesza. Generalnie gra się przy tych ustawieniach bardzo kiepsko. Więc test Crysisa 3 moim zdaniem po prostu wypadł kiepsko. Na średnich da się pograć, wysokie, bardzo wysokie, to już jest niestety dla tego komputera za dużo. Teraz zrobimy sobie test procesora w programie OCCT, zobaczymy, jak bardzo się grzeje. Temperatura po Crysisie wynosi jeszcze około 50 stopni, nie zdążyła nam się ta maszyna schłodzić w pełni,
Natomiast teraz odpaliliśmy test. Jak widzicie, temperatura wzrasta do 70 stopni. A więc komputer robi już się gorący. Od góry czuć naprawdę ciepłe powietrze wylatujące. No dobrze, potestujemy kilka minut, zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. No dobrze, tak więc po ponad 7 minutach mamy jakieś około 60 stopni. Procesor pobiera tutaj chyba do 20 paru watt. Ok, w tej chwili będę włączać 3D Marka. Speedfan natomiast pokazuje po 32 stopni na rdzeniach, natomiast 43 stopnie na grafice. Zobaczymy, jak to będzie po teście albo w trakcie testu 3D Marka. Ok, zrobimy sobie teraz test 3D Marku, ale tylko po to, żeby rozgrać troszeczkę kartę graficzną. Zobaczymy wtedy w Speedfanie, jaka była wartość temperatury. Więc na razie tylko wgrywa się na kilka minut, a potem zrobimy sobie taki kompleksowy test, wszystkie testy, nie tylko Fire Strike po kolei, i zobaczymy sobie ostateczną już planszę z wynikami tego komputera. No ok, widzimy test. Przy okazji komputer się już zaczyna grzać dość mocno. No i mieliśmy ponad 60 stopni na grafice, ale generalnie nie było źle. Teraz zrobimy sobie kompleksowy już test 3D Marka. No i dobrze, testy w 3D Marku trwają. W tej chwili mamy Cloud Gate. I to wszystko, prawdę mówiąc, działa tak sobie. A na ostateczne wyniki musicie jeszcze chwilkę poczekać. No i ok, moi drodzy, oto wyniki w 3D Marku. Mamy 3399 Fire Strike'u. W Skydiverze mamy więcej, w Cloud Gate też sporo. Wynik w Ice Storm bardzo duży. Natomiast ogólna taka wydajność porównywana jest do gamingowego laptopa. No i w takich też kategoriach rozpatruję w ogóle ten komputer, ponieważ ma mobilny procesor i też kartę graficzną, która nie wyciska z siebie tyle, ile wersja desktopowa. Dlatego też widzicie tutaj, że w porównaniu z takim komputerem stacjonarnym, takim dużym PC-tem z prawdziwą i7, 4-rdzeniową, 8-wątkową, z porządną kartą graficzną, tutaj ten wynik byłby sporo większy. Natomiast generalnie komputer sporo szybszy od zwykłego laptopa, od jakichś komputerów biurowych. Natomiast do grania, jak widzieliście, do niektórych gier wystarcza, do niektórych niestety nie wystarcza. I mamy też na końcu informację o tej grafice. Nvidia GeForce GTX 750 Ti, zegary, pamięć i informacje o procesorze. Dwa rdzenie, taktowanie 2600 MHz, 28 W maksymalnego poboru. Możecie jeszcze rzucić okiem na CPU-Z, a mamy tutaj generalnie to samo. Procesor, płytę główną, pamięci 8 GB i grafika Intel i właśnie ta karta GeForce. A więc myślę, że jeśli chodzi o testy, to by było na tyle. Zapraszam Was na podsumowanie. No i cóż, moi drodzy, podsumowanie. Asus Republic of Gamers GR8 to bez wątpienia ciekawy gadżet, ponieważ nie do końca rozpatruję go pod względem takiego pełnoprawnego komputera, gdyż otrzymujemy po prostu sztywną konfigurację i kiedy ten komputer przestanie nam wystarczać, jedyne co można zrobić, to po prostu go na przykład sprzedać, wymienić na coś innego. Dlatego żywotność takiego komputera moim zdaniem jest mocno ograniczona i jak wyjdą już jakieś bardziej zaawansowane, wymagające gry, to niestety moc obliczeniowa może w końcu przestać wystarczać. Natomiast z drugiej strony świetna sprawa dla osób, które nie mają chociażby miejsca na stacjonarnego peceta, nie chcą też kupować laptopa, a na przykład wolą sobie podłączyć taki komputer do telewizora i cieszyć się grami pecetowymi. Na przykład lubią sobie pograć w jakąś grę strategiczną, których na konsole nie ma zbyt wiele, to wtedy można podłączyć po telewizor i konsolę, i taki mini komputerek i po prostu korzystając z jakiegoś zestawu bezprzewodowego, klawiatury i myszki, cieszyć się rozrywką na dużym ekranie. Oczywiście u mnie przez ponad 2 tygodnie ten komputer także sprawował się podłączony do monitora. Normalnie na nim pracowałem, przeglądałem strony, grałem w gry i tak dalej. No i wszystko było jak najbardziej w porządku. Niestety trzeba też wziąć pod uwagę cenę, która moim zdaniem jest nieco wygórowana jak na komponenty zawarte w tym komputerze. Jednak nie ulega faktowi, że największą jego zaletą jest jego niewielki rozmiar i dość duża moc obliczeniowa jak na taką wielkość komputera. No dobrze, wiecie już o nim chyba wszystko.
Ostateczną decyzję pozostawiam Wam, a za chwilę widzicie jeszcze planszę z podsumowaniem i moją oceną tego urządzenia. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka i do opisu filmu. Pozdrawiam Was, cześć!